To już jak Kartor poruszył temat pieniądza, to chcę trochę powiedzieć, ponieważ wczoraj dowiedziałam się, że w ciągu ośmiu miesięcy została podniesiona mi wypłata trzeci raz. I chcę wam troszkę powiedzieć o mojej drodze z pieniądzem, ponieważ ja wychowałam się w rodzinie, w której nie przelewało się. I dla mnie pieniądz to była straszna rzecz. I kiedy się nawróciłam, to ja nadal bardzo bałam się o pieniądze. Pamiętam, jak tutaj przeprowadziłam się do Warszawy, to miałam 1800 zł. Ale bardzo szybko znalazłam pracę, jakoś zaczęło się to kręcić. Ale wciąż był właśnie lęk o pieniądze, bo to było w mojej rodzinie najważniejsze, co może być. To na pieniądzu wszystko się budowało. Były pieniądze, był humor, było wszystko dobrze w domu. Nie było pieniędzy, to było dupa. Ale bardzo chciałam dawać pieniądze na kościół, i pamiętam, jak tak się biłam sama z sobą, jak dam, to będę miała jeszcze mniej. Ale Bóg mi zawsze zadawał pytania o wiarę. W co ja wierzę? Masz te pieniądze? Mam. No to dasz. I ja tak dawałam, i dawałam coraz więcej i więcej. I to się pewnie też przyczyniło do tego sukcesu, że te pieniądze jakby się mnożą, bo ja mam wrażenie, że ja, ja wydaję pieniądze, ale one mi nie ubywają skąta. Dwa. Kiedy chodziłam do swojej pracy, zawsze mówiłam, błogosławiona jest praca moich rąk. Amen. To była dla mnie jak mantra. Ja y, przez mojo, w mojej pracy, ja zobaczyłam, że ja mam takie skillsy i umiejętności dodawane przez Boga, że to jest w ogóle petarda. To jest łaska Boża. I wszystko zaczęło się tak naprawdę od wyprostowania tematu. To jest tylko pieniądz. Amen. Naprawdę. To jest tylko pieniądz. Ja mam wielką radość, kiedy mogę człowiekowi dać pieniądze. Ostatnio, kiedy mam jakąś tam górkę finansową, to zawsze na koniec miesiąca wypłacam sobie te pieniądze i ja je sobie chowam w jednym miejscu. Stoję przed bankomatem, musiałam wybrać na parę razy i strasznie rozpadał się deszcz i było mi zimno, bo byłam cienko ubrana. Mówię, dobra, zostawiam te pieniądze, wracam do domu, robię sobie coś tam, gotuję. Mówię, a napiszę sobie do jednej osoby jakoś tak, co tam u ciebie słychać. No i ta osoba powiedziała, dobra, nie będę ci kłamał, ale coś tam brakuje mi pieniędzy. Ha, no to już wiem w ogóle skąd to było, więc przelałam całe pieniądze temu człowiekowi, które mi zostały na koncie i nie mam, dobra, zgłoszenia Ewangelii mam ogromną radość, ale nie mam takiej radości jak zdawania pieniędzy ludziom. I Amen. wszystko zaczyna się naprawdę od wyprostowania, od uwolnienia się od pieniądza. Amen. To jest tylko pieniądz. Ostatnio rozmawiam z osobą i widzę, że coś ta osoba jest smutna. Ja mówię: A tobie co się stało? Wiesz, no, brakuje mi y, tam parę tysięcy. Ja mówię: Nie ma problemu, masz je. Te tysiące nie są warte tego, aby zepsuły ci chociaż minutę życia. Amen. I tyle chciałam powiedzieć. Amen.